Siemanko, jestem Lucek, to jest BeamNG Drive. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Pisaliście pod ostatnim odcinkiem, żebym robił jakieś różne szalone rzeczy, łącznie z tym, żebym ustawił dwa działa naprzeciwko siebie i strzelił kulami i sprawdził, co się stanie. Najpierw to my sprawdzimy sobie taką opcję. Tutaj jest urwisko, dwa pojazdy i z tyłu działo. Jeśli nie uda się tego rozwalić za pierwszym razem, zawsze mogę zresetować działo w tamtym miejscu, nie muszę spawnować nowego. Więc co? Przełączamy się na działko. Oczywiście spowalniamy czas. Spowalniamy powiedzmy do 100 razy i... Aha, właśnie, jeszcze trzeba nacelować. No powiedzmy, że... Moment, weźmiemy sobie kamerę, może taką. Skręcone są kółka, skręcone. Ok, powinno być. Zaciągamy ręczny, w tym działku jest też ręczny. I teraz tak, furgonetka, która tutaj stoi, ona jest maksymalnie odciążona, to znaczy, no, ma bardzo mało elementów, więc będziemy kulą celować w środek i zobaczymy, czy przeleci przez ten samochód i rozwali następny ta kula. Ona ma naprawdę ogromną moc przebicia. No więc co? Startujemy. Jeszcze tylko zobaczę, czy wszystko na pewno dobrze nacelowane. No myślę, że jest w miarę ok. Do dzieła. Już wystrzeliłem jak coś w tym momencie. Kula powinna lecieć. O właśnie, właśnie wylatuje. Opuszczamy działo. Zmieniamy pojazd. Leci? No jeszcze nawet... Nie, no widać już, widać leci. Jakbym teraz na, troszeczkę przyspieszył czas, no to... chyba by od razu wleciała już w ten samochód, tak wiecie, tak szybko, żebyśmy nie zauważyli tej zmiany pojazdu w czasie, po prostu od razu by się rozwalił. I patrzcie, chyba wleci centralnie do środka, albo leciutko zahaczy o podłogę. O nie, leci w podłogę! Mogłem trochę do góry wystrzelić. Wow! Serio? Nie, no to trzeba poprawić. Słuchajcie, trzeba poprawić. Oczywiście, że tak. Jeszcze raz. Gdzie moje działko jest? Co? Gdzie moje działo? Poważnie? Nie mogę się przesiąść do działka. O co chodzi? A ja chciałem je zresetować. No nie. Tego... Ach. Ono zniknęło. Gdzie ono jest? Nie ma dział... Nie ma działka, no. Chyba, że... Ha. Ło! O! Nie to chciałem! Co się stało? O! Coś tutaj leży. Co to jest? To chyba ta kula. Nie! Tu jest działo! Okej! Okay. Super! Teraz nagle mogę się przenieść do tego. Spoko. No dobra, mogę strzelić znowu, ale muszę przyjechać tym pick-upem, nie pick-upem, tylko vanem z powrotem. Zaciągniemy ręczny i teraz troszeczkę inaczej ustawimy to działko, wystrzelimy ten nabój tak jakby troszeczkę wyżej. W ten sposób. Oczywiście zwolnimy czas. I strzał. Bang! Dobrze. Zobaczmy jak to wygląda. O kurczę. Aha! To już doleciało. Okej. Okay. Nie widzę tutaj... Pick-up chyba spadnie. Jeszcze nie spadł! No dobra. Okej, jest działo. Mamy następny strzał. Zwolnimy trochę... O nie, 16 razy, to jest dobrze. Jak ta kula, to musi szybko lecieć. Uwaga. Ej, ja coś za nisko strzelam, nie? Ciekawe, czy teraz spadną. No pick-up już na pewno, ale van? Van dalej coś... Nie, van też poleciał, dobra. O kurde. Ja pierdziur. No dobra, to teraz zmienimy sobie... Ha, pick-up się... Co się stało? Okej, okay. Gra się już zawiesiła, już gra ma dosyć. Musimy zrestartować całą mapkę, żeby znowu móc tutaj zagrać. Czyli tak dobrze, bo przynajmniej cała gra się nie resetuje. Scenerię zaraz sobie zobaczymy, bo są fajne dwie mapki, albo cztery nawet w sumie mapki, które chciałbym wam dzisiaj pokazać. Pobrałem je sobie jako modyfikację, ale jeszcze sprawdźmy jedną ostatnią rzecz. Aha, fajnie, muszę jednak chyba grę zrestartować, bo całkowicie się wszystko popsuło. A może wystarczy pojazd zresetować? O, okej, okay, wystarczyło zresetować pojazd. No, tak myślałem. Znaczy, o, teraz już wiem. Dobrze, to tak, weźmiemy sobie...
Pyk, pojazdy, niepotrzebnie tam wchodziłem, dobra, nieważne. Działo, spawnujemy nowe i samochód zmienimy na działo. Cyk. Okej. Okay. I teraz musimy ustawić działa naprzeciwko siebie, zwolnić czas do maksa i sprawdzić, co się stanie. Ja myślę, że nic wielkiego, tak naprawdę te kule się od siebie odbiją i tyle. Najfajniej by było jeszcze, jakbyśmy po środku ustawili jakiś samochód. O, właśnie, tutaj mamy bardzo fajną linię. Zmienimy sobie kamerę. O, tutaj mamy bardzo fajną linię, więc będziemy mogli sobie te działka dokładnie naprzeciwko siebie ustawić. No dobra, myślę, że tak w miarę równo jest ustawione. Teraz dajmy odrobinę w dół. I hamulec ręczny, no niestety nie można go stale zaciągnąć. Trudno. Tutaj mamy drugie działko, też ustawimy je w miarę równo, na tyle, ile będę mógł, będę potrafił. A jeśli macie oczywiście jakieś pomysły, co by można zrobić jeszcze w Beam Engine Drive, ja sobie pobiorę różne pojazdy, może są jakieś inne działa, albo coś takiego, albo działa, które mogą cały czas kulami strzelać, nie trzeba ich przeładowywać, to by było dobre, taka modyfikacja. Są różne modyfikacje, różne pojazdy, różne mapki, które tworzą gracze. Także jest w czym wybierać. Okej, okay. Spowalniamy czas i tak. Tu strzelamy, zmieniamy pojazd i tu też strzelamy. Dobra. Widzicie, one wystrzeliły już, tylko trzeba chwilę poczekać. I lecą te kule, lecą. No coś tam będzie widać. Myślę, że się, nie, na 90% się zderzą. Chociaż właśnie tam nie wycelowałem w dół. Miną się? No kurde! Ja... Ej, ta chyba wleci z powrotem do tego działa. Nie. Minęły się. Wow, ta trochę otarła. A ta? No ta przywaliła, ale to działo jest niezniszczalne, nawet ten stelaż drewniany. Także to tak słabo to wygląda trochę, no nie? Więc możemy zresetować jeszcze jedno i drugie i spróbować celować, ale no mówię, te kule to nic ciekawego. Ja bym proponował teraz, żebyśmy ustawili po środku pojazd, jakikolwiek samochód. Najfajniej to wygląda na vanach, bo one mają takie, no wiecie, duże budy i w środku, i one w środku są puste, no nie? Okej. Okay. Tak, to też resetujemy. Najlepiej to się w ogóle ostrzeliwuje jakieś pojazdy. To już w ogóle jest fajnie. Resetować działo co chwilę i cały czas bang, bang, bang po tym samochodzie, okej. Okay. No dobrze, ustawiamy, myślę, że gdzieś tu będzie środek. Może tak trochę tutaj. Wiecie, no macie rację, myślę, że jeden to będzie trochę za mało, jeden samochód. Ja bym tu dodał jeszcze jeden. No kurde, oczywiście zgadzam się z wami. Jeden to za mało. Dajmy jeszcze jakiś inny. No, o, może jakiś... Jakąś osobówkę, ale coś takiego wyższego by się... może ciężarówkę... Ej, czemu mi się pojawiła... Aha! Nie, to tak nie miało być. To może dajmy... Tak... Dajmy... Policyjną, okej. I jeszcze jedną nową, jaką... No niekoniecznie ciężarówkę, ale jakiś pojazd po prostu. Nie wiem właśnie, co tu by się tak fajnie wyginało. Który by tu wybrać? Może jakiś obiekt? Nie, obiekty to tam raczej nic ciekawego, no nie? Tu mamy tankera. Mleko. Plutinium? Woda. A to chyba coś będzie się z nich wylewało? Nie wiem, zaraz zobaczymy z pewnością. Zobaczymy, czy się w ogóle wy... O, okej. Okay. Jakie mam to teraz ustawić? To jeździ? Nie jeździ. Musimy... Nie, ja tutaj nie będę się w to bawił. Nie będziemy tu spawnować ciężarówki. Da się to usunąć? Dobra, weźmy, po prostu zmieńmy... Aha, dobra, to jest zmiana, okej. Okay. Weźmy, zmieńmy pojazd na inny i ustawmy go tam i tyle. Tu mamy... O! Tu mamy jakiegoś suwa, jakąś terenówkę. To sobie dajmy. Okej. Okay. I ustawmy... Ojej, już ta gra powoli zaczyna się lagować. Już przy trzech pojazdach był problem, a tutaj już mamy cztery. No niestety, no. Tak wyglądają te gry indyki, no nie, że one nie są jednak tak zrobione
Bardzo, bardzo dobrze. Okej. Hamujemy. I teraz tak. Spowalniamy, no jeszcze nie spowalniamy, działo całkowicie na dół, a może tak, jedno działo trochę wyżej, a drugie właśnie niżej i zobaczymy, jaki to da rezultat. Okej, i drugie działo, jak jest ustawione? Jest nisko, okej. No to co, spowalniamy czas. Bam, bam i poleciały kule. I teraz się zastanawiam, czy nie włączyć czasem przyspieszenia czasu do i tak spowolnienia 16, ale ja dziękuję, jest 100 razy wolniej czas, a i tak te kule lecą dosyć szybko. Ta to w ogóle nie wiem, czy zahaczy o te samochody, no jednak nie ustawiłem ich tak w 100% tak dobrze, to znaczy po środku. Ale go wysmarowało. No dobra, a ta trafi w dół. W ramę trafiła skubana. No ale zobaczcie, no kurczę. Słabo trochę wyszło, nie? Ja bym tu zresetował. I jeszcze raz. Wow. Teraz od razu wystrzeliłem. I spowalniamy czas. Może na 16 razy. Bam. Okej, okay, wystrzeliło czy nie? Coś z fizyką nie tak? A teraz dopiero nie wystrzeliło, dobra. Uwaga. Bombardowanie. Dosłownie. Okej, okay, resetujemy i jeszcze raz. Poszło. Jest, leci. O kurde. No dobra. Resetujemy. I poprawiny. Kurde, ile tu dymu jest w ogóle. Teraz. I w silnik. Ja pierdziu. Te kule też znikają. Zauważyłem. Ile tu dymu jest. Dobra. Leci następna. Ale ona już tak... Wow, zahaczyło tego. Te samochody nie zdążą opaść jeszcze od poprzedniego uderzenia, a już muszą otrzymywać następne, nie? O, do góry troszeczkę weźmiemy. Góra, 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 góra. Okej. Okay. O, chyba nie trafiłem. No. Tak jak w dół celujemy, to już całkiem odbija się od ziemi ta kula, a to nie kręgle są. Właśnie, może są tutaj, jest jakiś mod, że są, że można w kręgle grać. Z tych samochodów to już nic nie zostało. O Jezu. Ej, te kule tu jednak zostają, patrzcie, są, ale jaja, ja myślałem, że znikają, no dobra. W takim razie strzelamy. Ale nie, chyba tam znikają jednak. A z tych samochodów to już tu nic nie ma chyba. Jeszcze spadnie na niego pewnie. Nie, chyba obok spadnie ta kula. Ja pierdziu. Także co? Zrobiliśmy taką konfrontację, sprawdziliśmy, co się stanie, jeśli działkami przypieprzymy i wiecie, jedno w drugie i no nie wyglądało to zbyt fajnie, no nie? Ale tutaj mam jeszcze w rękawie parę fajnych mapek, które trzeba by było sprawdzić. To znaczy tak, pobrałem ich sobie więcej, ale sprawdziłem sobie te i te nie są takie ciekawe, są nudne. Jeździ się od jednego punktu do drugiego i tyle, nic nie ma ciekawego. Natomiast fajne są mapki ta i ta, więc cztery mapki. Pokażę wam tak pobieżnie, jak to wygląda. Więc tak, to jest taka mapa stanterska. Musimy tu dojechać do końca, co nie jest takie oczywiste, bo no jak wiecie, w Beam Engine Drive samochody niszczą się paskudnie i okazuje się, że niektóre tutaj przejazdy są bardzo trudne, trzeba powoli, mimo że... O, i już koniec. No właśnie, już skończyłem chyba jazdę, bo się nie odwrócę, no nie, to nie jest GTA.
No nie, już koniec. A jakbym próbował jechać tutaj szybko i szybko tam ten etap pokonać, to zaraz wam pokażę, co się stanie. To już w ogóle będzie po pojeździe. Nie zdążę go, nie zdołam go nawet wyhamować. Może spróbujmy w ten sposób. Wow. No właśnie. To jest fajne w BeamNG Drive, że możemy, że... no nie wiem, w niektórych grach, jak gracie sobie, to macie tak, że kurczę, w coś przywalę, coś mi się nie uda, no i nie jest tak za przyjemnie, no nie? A tutaj jak ci się coś nie uda, jak samochód gdzieś spadnie albo się rozwali, to masz tą radochę, że możesz popatrzeć, jak się niszczy, prawda? Także to jest zdecydowany plus. Acz, no mapka jest trudna. Nie doszedłem tutaj daleko chyba. Wow. Właśnie tutaj jedziemy trochę z górki. No i już dupa. Już go nie odwrócę. Może jeszcze się uda? Okej, okay, udało się jakoś. Jeszcze jestem w grze, spokojnie. Tak, pojedziemy sobie tu. Nie ma znaczenia, po której stronie my jedziemy. Ważne, żebyśmy jechali. Dobrze. Tak daleko jak teraz jeszcze nie byłem na tej mapce. Musiałem ją sobie sprawdzić przed nagraniem, czy będzie się nadawać. Wow! Kurczę, tutaj to naprawdę już nie byłem. Dobrze, najlepsze jest to, coś tam się w samochodzie popsuło, ale jeszcze jakoś jedzie do przodu, jakoś, bo nie najlepiej się nim steruje. No i trzeba teraz pokonać ten etap, czyli wiecie, początek. Chodziło o to, abyśmy zniszczyli trochę samochód, żeby nas denerwowało to zniszczenie, tak? A dalej to już musimy sobie radzić na właśnie takim etapie i trzeba zjechać tutaj na dół, a potem gdzieś pod górkę. Ja widzę, że ta trasa zakręca i wraca chyba do startu. Czyli to są okrążenia? Poważnie. Mam tu 13 checkpointów, zrobiłem już 5. Więc jak będzie tu jeszcze dodatkowe okrążenie, no to ja nie wiem, co to będzie. Po prostu nie wiem. Nie, no myślę, że tylko jedno. O kurde. Powinni dać tu jakieś niezniszczalne. Ja w ogóle mam wrażenie, że te samochody tutaj w BeamNG Drive są z papieru, ale za każdym razem, kiedy do głowy przychodzi mi takie stwierdzenie, to sobie przypominam, znaczy myślę o moim samochodzie, jakbym miał jechać w takich warunkach i myślę, okej, okay, dobra, nie przetrwałby tego, wow, o kurde, mało by brakowało. Nie przetrwałby tego na pewno i myślę, że wyginąłby się podobnie jak te samochody tutaj, zwłaszcza przy dachowaniu i tak dalej. Więc coś z tą fizyką jest takiego, że raczej ona jest, o cholera, raczej ona jest... porządku. Aha, dobrze, muszę zjechać niżej. Wow. No tak, pewnie zastanawiacie się, co do cholery jest na dole. Mogę wam to zaraz pokazać, ale nigdy nie dotarłem tak daleko, więc chciałbym sobie to ukończyć. Także pozwólcie, że dojadę. Ej, moment. Ja widzę, że może mogą być tu okrążenia. A nie, dobrze, są następne checkpointy. Dobrze. Jedziemy. Teraz pod górkę trochę. No, samochód jest w bardzo dobrej kondycji, jak na BeamNG Drive. W naprawdę bardzo dobrej kondycji. Ale tu jeszcze mamy kilka przeszkód do pokonania. Wow, gdybym nie miał rozpędu, to by było już po mnie. Okej, nic się nie zniszczyło od tego upadku, to bardzo dobrze. Ale mamy poważne problemy z jazdą do przodu. Coś tam mi z przodu hamuje. Nie wiem, czy będę w stanie wyjechać. O, i koniec. Ani do przodu, ani do tyłu. Coś tam się zgówniło z przodu. Aha. Chyba nie mamy... nie mamy do skręcania ośki. Nie ośki, tylko... no, lipa. Nie pojadę do przodu już. O kurde. No dobra, pewnie zastanawiacie się, co do cholery jest tam na dole. Może uda mi się to pokazać teraz, jak sobie przejedziemy. To jest też bardzo ciekawe. Pokazywałem wam to kiedyś w odcinkach BeamNG Drive. Co się dzieje z samochodami w pewnych warunkach. Okej, okay, udało. Wow, już prawie dobrze bym wylądował, no. I...
rozwalone koło. Dobrze, myślę, że do tyłu jak pojadę, to będzie szybciej, bo przecież ta trasa zakręca. Wystarczy się spojrzeć do tyłu. I co my tutaj mamy? Proszę bardzo, mógłbym pojechać sobie w tamtą stronę, no ale wtedy bym nie ukończył. Dobra, jedziemy. Znaczy lecimy w sumie już teraz. Pyk, 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 pyk. I co tam jest na dole? Ziemia! Nie mogę tu spowolnić czasu niestety. Ale to jest absolutnie uzależniające, naprawdę. Niektórzy nie widzą sensu takich gier, nie? Gdzie coś się tam robi, niszczy i w ogóle. Okej, okay, wiecie co? Jest coś w tym. Na początku, jak wbiłem do BMG Drive, to bardzo fajnie mi się grało, bo mogłem robić wszystko, co mi się podobało z tymi samochodami, rozwalać na różne sposoby, no ale później rzeczywiście tego sensu jakby nie było. Dopiero teraz, jak są mody, można sobie różne scenerie pobrać i tak dalej, to ten sens gdzieś tam jest. No i tak się niszczą samochody. Dobrze, weźmy teraz sobie inną mapkę, data, i tak, mamy, nie wiem czym się różni ta mapka od tej, Stressed Edition i Relaxed Edition, ja nie wiem, którą chyba wziąłem, Relaxed. Ha, co my tu mamy? To jest też ciekawa sprawa. Tutaj też daleko nie dojechałem, tylko chyba do drugiego wyskoku. I później pomyślałem, okej, muszę to pokazać widzom, więc nie będę jechał dalej. I patrzcie, tutaj skaczemy, myk i... O, ledwo co, no nie? Ledwo co, zmienię sobie kamerę na tą wygodniejszą. O, już się coś zepsuło, to jest dopiero pierwszy etap. A zobaczcie, gdzie ta trasa prowadzi. Ja nie wiem, jak ja mam to ukończyć. Moment, aha, dobra, już myślałem, że mi się coś całkiem popsuło z samochodem, ale jeszcze jakoś w miarę stabilnie jedzie. Tylko nie wiem, czy mam odpowiednią prędkość, żeby tu doskoczyć. Tadam! No tutaj już nie spadamy z takiej dużej wysokości, ale jednak samochód już później się nie nadaje. Także jeszcze raz spróbujemy. Najważniejsze jest to, żeby jakoś wylądować na cztery koła. Problem jest w tym, że w powietrzu samochodem sterować się nie da. Po prostu się nie da. Więc musimy mieć co? Szczęście! Okej, okay, udało się. Pierwszy skok zaliczony. Inna sprawa jest taka, że widzicie, ta droga tutaj jest całkowicie czarna i nie widać, w którym momencie ona dokładnie ma wzniesienie, no nie? O ile tutaj nie jest to... Aha, dobra, fajnie, chłodnica mi się spierdzieliła. Już, teraz, na samym początku. To jest dopiero drugi checkpoint, a jeszcze mam do przejechania 9. No, ach, kurczę, nie ten przycisk. Chciałem zresetować kamerę. Ach, dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Może tym razem uda się pojechać jakoś lepiej. Wow, mało brakowało. Wow. Koło zgubił. Jeszcze raz. A, fajnie. Teraz jak wylądowałem, to spierdzielił mi się wał napędowy. O kurde! Wygląda jak samochód zabawkowy teraz. Ja... Można, nie można jechać. No, kurczę, no. Drugi wyskok i wał napędowy mi się spieprzył, serio. Jak to zrobić, żeby samochód się nie popsuł? Jak tu wylądować? No nie da się. Trzeba by było jakoś sterować tym autem w powietrzu, myślę. Cyk, i uwaga. No. Kurczę, znowu wał, no. Jezus. No dobra, spróbuję teraz tak. Jakby z telemarkiem na jedno przednie koło wylądować, o tak, w ten sposób. Dobra, tylko radiator. Cholera. Tym razem udało mi się zniszczyć tylko chłodnicę, także wielki sukces. Także jedziemy dalej. O. Engine. Już tak szybko. No przecież tu wcale tak mocno nie uderzyłem. Dobra, wiecie co? Chodźmy na następną scenerię. Co my tu jeszcze mamy? Mam tu coś podobnego. A nie, to już jechałem. Dobrze, to zostały nam same przyjemności. Zostały nam wyścigi. Tak jest. Mamy tu wyścigi szosowe, a później będą wyścigi takie przełajowe, offroadowe. Więc najpierw spróbujemy te szosowe. No i zobaczymy, czy uda się je ukończyć. No to też jest zagadkowa sprawa, powiem wam. No, nie jest takie łatwe. Patrzę tutaj na sterowanie. Aha, dobra. Startujemy.
siebie. To tak nie brzmi mój samochód, tak dziwnie, tak jakby jakaś lodówka na sterydach. Nie, nie, to nie mój. To ten fioletowy, który właśnie się rozwalił. Tak, on już tam skończył trasę. Gram teraz z botami i okazuje się, że one za każdym razem, kiedy się jedzie tą scenerię, inaczej się rozwalają, także to jest bardzo fajne. Niemniej bardzo ciężko jest tu wyjść na prowadzenie, dlatego że oni też potrafią jakby spychać. To znaczy są zaprogramowani, żeby jechać mniej więcej tak samo. Okej, okay, rozwaliliśmy jednego, ale mój samochód chyba jest nieuszkodzony. Jak to piszą na Allegro o swoich samochodach, nieuszkodzony albo bezwypadkowy. No to mój jest jeszcze w tym zakresie. Także spokojnie, widzicie, one jadą prawie że tak samo, chyba nawet idealnie tak samo, no nie? Także to jest trochę minus właśnie tych botów w BeamNG. A może uda się ich teraz uprzedzić. Oj, 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 oj! I koniec. Ej, a ten jeszcze coś ćwiczy. Proszę bardzo. Wow, zielony pojechał. Jeszcze jakoś się wykaraskał z tego. Czemu ja dostałem taki samochód słaby jakiś, no? Kurde, chociaż nie, on ma tutaj jakieś fajne felgi, ho, 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 ho. No dobra. Spróbujmy, może tym razem się uda. Proszę mnie przepuścić, bo ja tutaj chcę szybko jechać. Dogonimy tego pierwszego i spróbujmy go zdetronizować. Spróbujmy go rozwalić, zgwałcić. Tylko nie wiem, czy mi się to uda. No myślę, że tutaj jest taka na początku fajna prosta, że można cisnąć gaz do końca. Problem jest taki, że coś mnie tam z tyłu goni i to jest chyba ta właśnie lodówka na sterydach. Tak brzmiąca dziwnie. Cały czas słyszę go z tyłu. O Jezus! Jak mnie zgwałcił! Skubaniec! Szkoda, że tu nie ma multiplayera, ale nie wyobrażam sobie z takimi zniszczeniami, żebyśmy grali na multiku z kimkolwiek. Ciężko by było te zniszczenie chyba zsynchronizować ze sobą. Okej, okay, uwaga. Jest, udało się przedostać i ta wściekła lodówka została gdzieś tam z tyłu rozwalona, także bardzo fajnie. Gonię teraz, to jest chyba imitacja Subaru. Subaru Gallardo RSX. Tak. Chodź tutaj, Subaru Gallardo. Oj, 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 oj. Chyba trochę się przeliczyłem. No, Subaru dobrze to rozwiązało. I wyprzedzamy wszystkich. Tak, ty spadaj, lodówko wściekła. Cyk, załatwiony. Rozbił się. Muszę uważać. O, bum, 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 bum. No dobrze, teraz przyjmuję troszeczkę inną taktykę. Nie będę jechał na maksa z maksymalnie wciśniętym gazem. Ja myślę, że ci kierowcy sami się gdzieś tam porozwalają między sobą. Będę sobie po prostu powoli jechał. Samochód powinien być dzięki temu stabilniejszy. Ops, ops, ops. No dobra. Tylko mnie nie uderz. Ugh. Całe szczęście. Dobrze, jeszcze żyję. Jedziemy. Jeszcze jakoś żyję. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest naprawdę dobrze. Powoli, do celu. Nie wiem, czy uda mi się wygrać. Nieważne. Zaraz tamta Honda CRX rypnie Subarkę i będzie po sprawie, wtedy ja wygram, gdzie dwóch się bije, tam Lucek korzysta. Jedziemy, jedziemy. Myślę, że kogoś tam jeszcze podgonię. O, o. Trzeba uważać. Chyba jedziemy dookoła jakiejś tam wyspy. To jest taka w miarę równa droga. Ciekawy jestem, czy te błoty w ogóle popełniają jakieś błędy. Czy na przykład jadą sobie tak, o, że jadą. Widzę, że hamują bardzo powoli, tak. Jadą sobie tutaj w takich trudnych miejscach. Nie wierzę. Wszystko ok? No, coś ściąga mnie na lewo, ale jeszcze jadę. Delikatnie na lewo ściąga i muszę kontrować to. Dopiero trzeci checkpoint jest. Ja nie wiem, kiedy były pozostałe dwa. Ok, nieważne. No to są jakieś skróty chyba. To jedzie na skróty, ten gubi buty. Więc tam lepiej nie jechać.
Okej, co ta Honda tu odpieprza? Chyba też ma problem z samochodem odrobinę, bo coś nierówno jedzie. Tak, widzę, że dziwnie koło ma skręcone na prawo. Chodzi o prawe koło. No, z moim samochodem też nie wszystko jest w porządku. Najlepiej ma ta Subarka, bo ona startowała pierwsza, więc po prostu gaz do końca i zostawiła wszystkich z tyłu. No, mój samochód, ja mam wrażenie, że też jest najgorszy z tych wszystkich, które tutaj są. Słabo jeździ, jakiś tak słabo przyspiesza. O, aha, fajnie. Lekko uderzyłem i coś mi się tam popsuło w samochodzie i już niestety nie mogłem opanować. Koniec. Jest jeszcze jeden wyścig, ale on już nie jest taki ciekawy, bo tutaj nie osiąga się dużych prędkości. Z tym, że jest po offroadzie. Jeden wyścig, który sobie pobrałem. Checkpoint Chase, tak się nazywa. No i tu offroadowymi samochodami się ścigamy. Ja mam taką rajdówkę, będę się ścigał samochodem rajdowym, nie wiem jak to brzmi. No tak, no to nie wiem jak to nazwać, ale samochód po prostu jak samochód, no będziemy się nim ścigać i już. Tylko tak, ja miałem tutaj wrażenie, że te samochody się bugują. O właśnie, jeden już się zbugował, został na starcie, na pierwszym checkpointie. I następne też potrafią gdzieś tutaj, o następny stanął, nie wiadomo czemu. Tak, następny i tamten chyba też gdzieś zaraz stanie. Także ten wyścig, coś z nim jest nie tak ewidentnie. Urwał mi się spoiler w tym samochodzie. Cholera. Je, co? Nie, już mi się coś popsuło, nawet nie miałem komunikatu. Serio? Ja pierdziut, no. Nawet nic się nie pojawiło, że mi się zepsuł samochód, a tutaj już popsuty. Ech, kuźwa, no. Nic, moi drodzy, piszcie, jeśli macie jakieś pomysły do fajnego odcinka z BeamNG Drive. Ja dalej będę patrzył różne scenerie, różne modyfikacje do tej gry. Może znajdę jakiś karabin na, nie wiem, wielkie kule, albo jakiś mod na spadające kule z nieba i będę spuszczał je na samochody. To może być bardzo ciekawe. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.